Siemaneczko, ja się nazywam Mateusz Strelau i witam Was na moim kanale. Postanowiłem, że dzisiaj zrobię taki content o fotografach ślubnych. Owszem, mógłbym mówić o sobie, mógłbym powiedzieć, że zapraszam, zatrudnijcie mnie na podstawie moich zdjęć, na przykład, które teraz widzicie w tle. I patrzcie, jakie ładne zdjęcia, chętnie zrobię Wam zdjęcia na ślubie i w plenerze i w ogóle. Ale nie o tym jest dzisiejszy film. Dzisiaj chciałbym Wam polecić innych fotografów. Jest taka sprawa, że nieskromnie powiem Wam, że mam dobrze wyrobiony marketing, mam dużo zleceń, dziękuję Wam wszystkim moim klienci, którzy mnie zatrudniają, bo mam robotę i ja się cieszę, mogę się spełniać swojej pasji i pracy, ale ja od wielu lat polecam paru dobrych znajomych, bo wiem, że mam dobre zdjęcia. Na przykład nie polecam kogoś, kto mi na przykład odpłaca tam 200 czy coś takiego, nie, bo są tacy fotografowie albo w innej branży, i ja Ci polecę, daj mi 200. Nie, ja uważam, że to jest nie fair. Poleca się tych, którzy są dobrzy. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wiedzieli, dlaczego polecam innych fotografów, bo denerwuje mnie to, że ludzie na rynku są tacy, że jak ktoś ma jakąś branżę, nie tylko w fotografii, filmowaniu, ale w różnych branżach, to jakby skupia się tylko na sobie. A ja uważam, że trzeba się wzajemnie polecać i wzajemnie się wspierać. Jeżeli masz tych zleceń, nie wiem, już dużo, no nie ukrywam, że się cieszę, że mam ich dużo, ale chodzi o to, że bardzo często, niestety, ja się z tym spotykałem, że ludzie mnie, za przeproszeniem, gnoją. Dużo ludzi mnie nie lubi za to, że jestem, nie wiem, zbyt otwarty, wyszczekany w internecie, albo coś mi się, nie wiem, może udało osiągnąć. Z różnych powodów ludzie są czasami dla mnie niemili w internecie. Trudno się mówi. Ja jestem na to już jakby uodporniony po tych wielu latach, ale też z tego powodu inni boją się iść do tego internetu. Inne firmy boją się coś wrzucić, bo boją się tego, że to zostanie źle odebrane. No ja mam na przykład to w nosie. Ale skoro oni się boją, to jest ich minus, lecz warto ich polecać, jeżeli wiemy, że ktoś robi coś dobrze i dlatego ja nie jestem tym fotografem i mam nadzieję, że zachęcę tym też innych, żebyście się wzajemnie polecali i polecam serdecznie właśnie te osoby, o których zaraz usłyszycie. I teraz chciałbym Wam polecić kilku fotografów tutaj z Pomorza. Oni też pracują na terenie całego kraju, ale również za granicą, tak jak ja. Ale chodzi o to, że chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ludzi, którzy są po prostu sympatyczni, mili, kochani, dobrze pracują, ale każdy z nich ma zupełnie inny styl fotografowania. Pierwszą osobą jest Karol Bannach. Karol Bannach to jest bardzo fajny facet. Znamy się naprawdę chyba dobre 10 lat. Poznaliśmy się na targach ślubnych po prostu, gdzie ja się kiedyś reklamowałem, wystawiałem się jako moja firma i on również. No i tak się poznaliśmy przez wiele lat. Mieliśmy okazję po prostu poznać się i prywatnie, i zawodowo. Polecam go dlatego, że jest naprawdę fajnym, sympatycznym facetem i robi dobre po prostu zdjęcia. Miałem go okazję również zatrudnić na moje zlecenie. Akurat pamiętam, że raz w życiu miałem coś, że zachorowałem i musiałem mieć zastępczego fotografa. Mówię, Karol, czy masz wolny termin? Miał. Oczywiście miałem stresa, czy zrobić wszystko tak jak należy, żeby klient był zadowolony. Zrobił to wszystko jak należy. Klientka do dzisiaj jest zachwycona, mam z nią nawet kontakt, później robiłem również im sesję plenerową. Naprawdę mam bardzo dobry kontakt, a reportaż wykonał akurat Karol. Jak widzicie na jego zdjęciach, ma właśnie różnego rodzaju zdjęcia. I plenery, i śluby, wszystko może dla Was zrobić. Nie tylko zdjęcia ślubne, oczywiście również coś innego. Ale bardzo ważne jest, zatrudniając fotografa, żeby właśnie mieć dobry z nim kontakt. Dlatego ja go polecam, bo naprawdę mam wielu znajomych, ale go polecam dlatego, że ja wiem, że on po prostu ma dobry kontakt z klientem. I osoby, które za chwilę zobaczycie, również mają taki dobry kontakt. To jest właśnie Karol Bannach. Fotografowie. To jest z dwóch facetów. INRE Fotografia. O nich mógłbym powiedzieć na przykład też delikatnie coś złego, ale tu mam na myśli prywatnej sprawy. Bo na przykład z Łukaszem miałem poprztyczkę jakąś taką delikatną, gdzie on powiedział kiedyś coś dla mnie niemiłego i do dzisiaj to pamiętam. I na przykład mógłbym jakby stwierdzić, że prywatnie wtedy ich nie polecę, bo oni mają troszkę takie dziwne podejście, które mi się nie podoba. Nie. Dlaczego? Polecę tych facetów, dlatego że oni byli również na weselu mojej siostry i zrobili mega dobre zdjęcia. Byłem zachwycony znowu tym, jak ładnie robią reportaż, jak skupiają się na swojej robocie. Widziałem po prostu osobiście, jak bardzo Łukasz skupiał się po prostu na swojej pracy. I oczywiście tych dwóch facetów może pracować razem, jeżeli jest jakieś duże zlecenie, ale również osobno. Także pamiętajcie, Każdy fotograf może pracować i sam, i z kimś, w zależności od tego, jakie macie potrzeby. Jeśli chodzi o INRE, to właśnie dzięki temu, że widziałem osobiście, to nawet sam podpatrzyłem coś, co wykorzystuję w mojej branży. Czyli taki kontakt przy zdjęciach grupowych, bo zauważyłem kilka lat temu właśnie, jak fajnie Łukasz pracował. Łukaszu, robisz naprawdę świetnie i robi to tak fajnie, że mówię, o, muszę to podpatrzeć i wykorzystać w moich zleceniach. Nie robię identycznie tego samego, bo oczywiście nie o to chodzi, żeby robić plagiat, ale inspirować się kimś. Dlatego bardzo ich polecam, bo nie dość, że robią po prostu dobrą robotę, to nawet zainspirowali mnie do czegoś, co sam wykorzystuję dzisiaj. Dlatego bardzo polecam INRE. Zobaczcie sobie ich zdjęcia. Trzecia i na razie jakby ostatnia grupa, osoba właściwie. Oni robią też fotofilm, tak jak moja firma, i są moimi osobistymi takimi przyjaciółmi, znajomymi. Dlaczego o nich wspominam? Dlatego, że robią znowu bardzo dobre zdjęcia. Mają najnowszy sprzęt na rynku, bardzo fajnie współgrają z klientami właśnie, a to jest najważniejsze. I wiem, że się można z nimi dogadać. Wiem, że to są ludzie dobrzy, w tym sensie, że dobrzy, wiecie, na serduszku, że jak z nimi porozmawiacie, oni po prostu się do was dostosują. I dlatego właśnie uważam, że to jest dobry fotograf, który dostosuje się do klienta. Fotograf, który ma dobry kontakt z klientem. I fotograf, który ma też dobry sprzęt i dobre oko. Bo reportaż nie jest wcale taką prostą rzeczą. Także znowu, plenerki i reportaże. Karol Bannach, INRE i AdGrupa. Właśnie AdGrupa jest tą trzecią osobą i grupą. Anita robi zdjęcia głównie, a Damian robi film. Mogą pracować właśnie i razem, i osobno. Także co potrzebujecie. Bardzo serdecznie ich polecam. I zawsze tak uważam, że trzeba najpierw sprawdzić każdego styl. Zwróciliście uwagę na to, że tutaj te zdjęcia właśnie Anity różnią się od zdjęcia INRE i różnią się od zdjęcia Karola, bo ja to od razu widzę. Inny styl obróbki, inny sposób podpatrywania, kadrowania właśnie, ludzi przede wszystkim podpatrywania, bo jakby każdy inaczej na to patrzy. Ja lubię się chować za czegoś, zwróćcie uwagę na to. Jestem typem fotografa, który wiecie, chowa się cały czas gdzieś tam za krzakami, jestem takim paparazzi, uwielbiam to po prostu, nie? I lubię wykorzystywać jakiś pierwszy plan, a ktoś inny na przykład nie wykorzystuje pierwszego planu, woli bardziej takie statyczne, autentyczne zdjęcia bez jakichś udziwnień na pierwszym planie, albo są fotografowie, którzy używają na przykład smartfona czy innych rzeczy, pod obiektywem odbija się jakieś światło. To są tak różne techniki, tak różne możliwości. Dlatego każdy fotograf i każdy filmowiec jest zupełnie inny. I mega, ale to mega polecam. Zagłębcie się na ich stronach, na ich Instagramach właśnie. Zobaczcie, co oni robią. Ale z mojej strony każda z tych trzech osób, INRE, Karol Bannach, AdGrupa, robi zupełnie wszystko inaczej, ale przede wszystkim są po prostu dobrymi ludźmi, czyli w pracy skupiają się w 100% na tym, żeby zrobić dobrą robotę. A w końcu o to chodzi, żebyście mieli dobrą robotę wykonaną, żebyście wiedzieli, że płacicie za coś, co jest dobrze zrobione. Dlatego chciałbym tylko powiedzieć na końcu, jeśli najpierw napisaliście do mnie o wolny termin, do Mateusza Strelau, ja nie mam wolnego terminu, to wtedy uderzajcie do nich, ale najpierw do mnie. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, mam nadzieję, że właśnie zdjęcia spodobały, a jak macie jeszcze jakieś pytania, prośby, uwagi, piszcie w komentarzach, ja jestem do waszej dyspozycji. Trzymajcie się, yo!